Witajcie kochani w nowym vlogu. Czy tylko u mnie jest tak z samego rana ciemno, czy u was też? Jakaś masakra. Ja się pytam, gdzie jest ta nasza piękna jesień? No dobra, ale koniec marudzenia. Ja się właśnie szykuję do wyjścia. Jadę na spotkanie z Moniką. Idziemy na małe zakupy do Zary, bo Monika wypatrzyła sobie jakąś kurtkę i chce się mnie poradzić, czy jest ok, czy nie. A potem pójdziemy na szybką kawę. Także tak się zapowiada dzisiejszy poranek. Po południu wybieram się też w jedno miejsce, więc zabiorę was ze sobą, ale na razie wam nic nie zdradzę. No i oczywiście życzę wam miłego oglądania i miłego dnia lub miłego wieczoru, w zależności kiedy ten filmik dzisiaj oglądacie. A zanim wyjdę jeszcze z domu, pokażę wam kolejny zdenkowany przeze mnie produkt i to jest maseczka do włosów wzmacniająca marki Moroccan Oil. No troszkę zmaltretowane to opakowanie, ale nie zwracajcie na to uwagi. Jest to już moja chyba trzecia maseczka, a powiem wam, że jest po prostu wspaniała. Mogłabym tutaj wam opowiadać o niej same pozytywne cechy. Świetnie odbudowuje, wzmacnia włosy, odżywia, intensywnie nawilża, jest idealna na jesień i zimę, sprawia, że włosy się nie elektryzują, ładnie się rozczesują, pięknie pachnie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie pokazuję wam, że już ją zużyłam, będę musiała zamówić nową, ale jeżeli czegoś takiego szukacie, to wam gorąco polecam tą maskę. I ostatnia rzecz, którą chciałam wam pokazać jeszcze przed wyjściem z domu, to jest kredka, którą będę mieć dzisiaj na ustach, bo pewnie też będziecie pytać, więc żeby było szybciej, to wam pokażę od razu. Słynna dziesiątka Golden Rose, jedna z moich ulubionych, także... Tak się zapowiada wyjście. Moja biała herbatka, a tam w oddali, co pani ma? Dniową, a jakże? Najlepsza jesienna. No dobra, jestem już po spotkaniu z Moniką. Wpadłam na chwilę do domu, żeby zjeść szybki obiad. Jak widzicie, mała zmiana. Wciągnęłam ciepły sweter, bo powiem wam, że jest naprawdę zimna. Wcześniej miałam kurtkę i trochę było mi w niej za zimno, taką cienką kurtkę skórzaną. No i teraz idę na spotkanie. Zaraz dowiecie się gdzie, co i jak. Także zabieram was ze sobą. A w ogóle to muszę wam powiedzieć, że przed chwilą prawie miałam wypadek. Ale nie z mojej winy, tylko z winy faceta. Mówi się, że to kobiety źle prowadzą samochód, nie potrafią jeździć, a niestety wcale tak, słuchajcie, nie jest. Bo ja wyjeżdżałam z garażu, a facet oczywiście nie widział znaków i prawie na mnie wjechał. Tak. I wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Zbluzgał mnie, że to moja wina. No, tak to niestety bywa, jak się jest kierowcą. A kto jeździ samochodem, ten doskonale o tym wie. Dobra, a jeszcze jedno, zobaczcie, tak wygląda na moich ustach ta kredyczka z Golden Rose, dziesiątka. Żebyście mogli teraz dokładnie zobaczyć, co i jak. No to spadam, dzwonię jeszcze do Marty, zobaczę, czy już jest. I lecę na spotkanie. Nawilżającej frezji witaminą E o charakterystycznym zapachu Sanctuary Spa. Cudownie oczyszcza, nawilża naszą skórę, wprawia w doskonałe samopoczucie. Wystarczy
wlać pod strumień wody w wannę. Wcześniej sugerujemy położyć ręcznik na kaloryferze, żeby się ogrzał. Następnie wlewamy płyn pod strumień wody i kładziemy poduszkę sobie taką z ręcznika i się relaksujemy. Masz taką poduszkę kupię? Kolejny produkt, petarda dosłownie, to jest krem pod prysznic, który ma w ogóle niesamowitą konsystencję, niesamowicie pachnie, niesamowicie stosuje się go na skórze, można bezpośrednio na rękę wmasować, można w gąbkę i naprawdę to uczucie jest wyjątkowo fajne. Zawiera olejek z nasion mango oraz bawełnę, czyli sprawia, że jest niezwykle przyjemny w użyciu, też o przedłużonej trwałości, jeżeli chodzi o nawilżenie. Zostawia wspaniale wygładzoną, nawilżoną skórę, pięknie pachnącą, naprawdę na bardzo długi czas, a konsystencja przypomina bitą śmietankę. I tak naprawdę złuszczanie jest konieczne minimum 2 razy w tygodniu. Sprawia, że jest odnowiona, martwy naskórek jest całkowicie usunięty, a skóra jest cudownie piękna, miękka, nawilżona i pachnąca. Składnikiem eksfoliującym jest naturalny pumeks. Darzała? Numer 1, jeżeli chodzi o sprzedaż Wielkiej Brytanii. Cudowna mieszanka soli morskiej z Morza Martwego. Dodatkowo zawiera ekstrakt z drzewa kokosowego, olejek żożowy, olejek ze słodkich minerałów. Czyli znowu wspaniałe składniki, aby odnowić naszą skórę, dać jej nawilżenie i pozostawić ją jedwabiście gładką. To jest ryzykowne dosyć, ale myślę, że nie. Suflet do ciała, niezwykle luksusowy, niezwykle lekki, napowietrzony, super bogaty, gwarantujący nam wspaniałe nawilżenie, odżywienie, wygładzenie naszej skóry. Zawiera ekstrakt czerwonych, tym razem wodorostów, bogaty również kwasy omega, witaminę E o działaniu ochronnym, przeciwstarzeniowym, przeciwko wolnym rodnikom, odżywczy ekstrakt z żożoba i mango, no i oczywiście nie zapominamy o absolutnym, wyjątkowym zapachu absorbowanego przez skórę i utrzymujące mega nawilżenie. To jest na żywo. Czekaj, to może ci tak wezmę. No pewnie. Super. Widzisz? No. Jest lekko koloryzujący, czyli myślę, że doskonały produkt właśnie na... Ma aż 7 cudownych dla naszej skóry korzyści, właściwości, nawilża, rozświetla, poprawia wygląd skóry, wygładza, ujednolica, koryguje, udoskonala. Zawiera pestki winogron i olejki abisyńskie. I tak jak mówiłam, jest taki tinted, czyli koloryzujący, rozświetlający. Mówiłam, dostępny cały rok. Zestaw składający się z pełnowartościowych produktów naszego super hero, jeżeli chodzi o oczyszczanie, wody, scrub oraz balsam wygładzający. A tutaj mamy tak cudownie podany set miniatur. To są produkty pojemności podróżnej, gdzie mamy mini krem do rąk, gdzie mamy oczyszczający żel pod prysznic, scrub oraz małe maserko. No ja już jestem w domu i co ja tu widzę? Siedzi dwóch przed telewizorem, próbują zmontować nowy dekoder i nie dają rady. Beze mnie oczywiście. Trzeba im tu pomóc, więc biorę się do roboty. No i niestety nie idzie. Trzeba będzie coś pokombinować z tym, co tutaj zrobić. Ale mamy znajomego, który się dobrze zna na tych dekoderach. I on nam to wszystko ustawi. A przy okazji pokażę wam, co dostałam z Sanctuary. I chyba zaraz zrobię sobie kąpiel. Co my tutaj mamy? Mamy suflet pod prysznic. Mamy płyn do kąpieli i to na pewno dzisiaj użyję. Mamy też masełko. Tak, tak jest masełko. O, jest też peeling i to jest chyba krem do rąk. Tak, świetnie. No i co wy na to? Szykujemy kąpiel. Chyba jak najbardziej trzeba to przetestować i to od razu. Tak naprawdę to powinnam najpierw zrobić zdjęcia, a później zacząć używać te kosmetyki. Ale powiem wam, że nie mogę się powstrzymać i użyję dzisiaj tego płynu do kąpieli. Zaraz zobaczymy, jak się będzie pienił. Pokażę wam, jaki on jest gęsty.
Zobaczcie. Jak żel. Dobra, wezmę tylko troszeczkę. Zaraz będę go rozpuszczać w wodzie. No i pomału robi się pianka, ale słuchajcie, jak to bosko pachnie, to naprawdę musielibyście tutaj być ze mną w tej chwili w łazience. A teraz, kochani, was zostawiam i będę się relaksować. Odezwę się do was już po kąpieli. Max! Massimo! Co tu się gotuje? Zupa. Z czego? Z kurczaka. Verdura. A jakie? Verdura. A będziesz mieszać? To mamy dzisiaj na kolację? Tak. No dobrze, kochani, my już jesteśmy po kolacji. Ja idę sobie zaraz jakąś maseczkę jeszcze sieknąć na twarz. A powiem wam, że to był bardzo fajny, intensywny dzień. Mnie nie było dzisiaj cały dzień w domu, Massimo też nie. No i teraz myślę, że najwyższa pora, żebyśmy trochę czasu spędzili razem. Także wiem, że nam wybaczycie, że teraz kończymy ten vlog. No i oczywiście mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Chciałam wam również powiedzieć, że przetestuję troszkę te produkty marki Sanctuary Spa. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały. No i oczywiście dam wam znać też na moim blogu, co i jak, tam znajdziecie recenzję. Ale powiem wam, że jestem pod ogromnym zdziwieniem. No już nie tak. Jestem bardzo mile zaskoczona. Naprawdę nie spodziewałam się, że będą tak przyjemne, będą miały tak fajny zapach. Zdecydowanie coś, co ja najbardziej lubię. No, także zobaczymy. Szukajcie tych kosmetyków w Hebe, bo tam, o ile się nie mylę, już jest cała ta linia pielęgnacyjna i stopniowo będą wchodziły nowe serie. Bardzo dobrze. I tyle. Żegnam się z wami. Dziękuję bardzo serdecznie, że byliście z nami, ze mną ten kolejny raz. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!